Hej, siemano, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek Zagrajmy w The Evil Within. I jak pamiętacie, w poprzednim odcinku znaleźliśmy naszego kolegę, Josepha. Chyba Joseph. I mieliśmy ten kluczyk i mamy mózgi, 5000, 14 tysięcy mam punkcików. Na pewno sobie coś rozwiniemy. Muszę przejść tymi drzwiami. Możemy. Okej. Okay. No to tak, ulepszmy coś. Ostatnio pamiętacie, też zrobiliśmy sobie dużo upgrade'ów za 10 tysięcy. Myślę, że teraz będzie można coś tutaj dodatkowo. Czas sprintu. Tak. Dajemy sobie raz do sprintu. Amunicja do strzelby. Bo tego trochę nam brakowało. I zapałki, możemy 15 zapałek jeszcze sobie dodatkowo dorzucić, ale... Ale czy tego chcemy? Chyba nie. Bełty do agonii byśmy mogli wymaksować. Może pistolet? Albo w sprawność coś dajmy. Mówiłem, że te hapsy się nie do końca przydadzą, ale może wszystko, mimo wszystko dajmy trochę w hapaki jeszcze. I w amunicję do strzelby może. Tak, to zróbmy. Inwestycja, myślę, w ammo powinna być tutaj taką zwrotną bardzo. Okej, teraz tak. A, tutaj nadpiszmy. Okej, i wracamy. I wracamy do naszego kolegi. Okej. Z buta wjeżdżam. Tak, z której strony szliśmy? Z tamtej. Punkt kontrolny akurat. Ładnie. O-o. Kidman! Get me out of this thing! Wait a minute. It's another trap. Look. It's much more elaborate. Joseph, are you all right? Yeah, I'm fine. I think you better get down here. Zejdźmy do niego, pomóżmy ile się da. I może tak. Wybuchowym bełtem. Podpalmy to. Okej, okay. Tu podpalmy drugi raz. O, kolejny biegną. Dobrze się teraz trochę. Tak, podpalmy tu. A czemu oni się nie przewrócili? No come on. Come on. Ty głupia trukwo. Okej, okay, podpalmy. O, chyba się nie udało. Czyli musimy na niego też uważać. Strzelanie w nogi może go powalić. No dobrze, no musimy chyba to wykorzystać tutaj, bo jak widzieliście z tą jedną Jungwą trochę za długo się tu męczyliśmy. Okej. No i tak, to jest ta pułapka. Prawie się smyszczę, żeby przepuścić. Come on. Joseph, are you all right? Yeah, I'm fine. I think you better get down here. Okej, no to lecimy. Hold on, I'm coming. Agonia.
I tak, podpalmy to, co tu zostało. Okej. Teraz tu duża pałka. 2 za 1. Dobrze, tutaj też podpalajmy. Raz. Teraz tak, leci trzecia porcja. Teraz tak, tu kolejny. A... O nie, niedobrze. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. No i teraz tak, faktycznie rzecz biorąc to... Faktycznie rzecz biorąc to powinniśmy... dać radę tu podpalić teraz oba. Tak, ładnie. No. Nie, tylko teraz ten dynamit. No. Nie wiem, czy coś zrobiłem źle, czy... Dobra, podpalmy to. Nie wiem, czy tam dziungwę można uratować, czy nie. Ow, 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 ow. Ow, 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 coś tu złego się stało. Jedną apteczkę na szybko. Aha, aha, aha. No okej, okay, rozumiem już. Zamysł, jak to działa. A, ten tylko czy ona się utopi, czy nie? A, nie mam już teraz tych też. No. Come on. Ona coś tam się utopić nie chce. Tego z dynamitem jakbyśmy zdjęli. Ładnie. Wiem, jedno, nie był to mój strzał, ale... Oho, tutaj coś było do podniesienia. Zapałki? Siekiera, naboje. O, granat. Gruby. Dziunia, dziunia. I trzeba poprawić zawsze. To podpalmy. Okej, okay, jeszcze raz, apteczka jedna. Okej, okay, wyleczmy go. No. Ja! Na samym końcu, tak? Czy nie? Nie wiem, czy na samym końcu nas właśnie teraz nie rozwaliło. Tak, chyba na samym końcu. O, świetnie. Zrelokujmy naboje, weźmy zapałki. Po, po, po. No i teraz przychodzą właśnie z góry. Okej. No tak, jeden.
W sumie głupotą było używanie strzelby na ten dystans, ale... Tego podpalmy. I teraz tak, jeżeli ci przyjdą z tej strony... O! I ta laska dynamitu tu powinna już go załatwić sama. Której strony teraz? Tutaj. O, i bardzo ładnie. Problem z głowy. Okej, kolejna teraz fala będzie szła. Dodatkowe naboje. Tak, teraz weźmy granat. Ładnie, jeden i drugi od razu też użyjmy. Jeden łepek. Jeden łepek, drugi łepek. Jednego grubego podpalmy, drugiego grubego podpalmy. Tego pierdołę też. I ta dziunia też już od razu mogę zna powiedzieć, że poszła papa. O. Kolejny dynamitem. I... O, o! Ach. Dobra. Okej, okay. I sorry moi mili, jeżeli słyszeliście tam jak połowę dyskusji ode mnie z domu i teraz, bo jak wiecie, dwie damy w mieszkaniu to dużo różnych rozmów. Teraz tak, apteczka. Dajmy sobie. Okej. Teraz postaramy się to zrobić trochę bardziej z głową. No. A i chyba dynamit za pod nogi nam spadł. Okej. I teraz tak. O. No tak, no i oczywiście. O. I trzeci za nami. Dobra, spalmy go już. Tego już możemy sobie spokojnie wtedy spalić. Jeden. Aha, ten z dynamitem tu będzie biegł po nas, tak? No dobrze. Czyli tak. Teraz granat. No nie wyszli z tej strony, nie? I... Zróbmy tak. O właśnie, i bardzo ładnie. O, niedobrze. Nie. Odejdź tym młotem ode mnie. Apteczki dużej nie będę chciał użyć na niego. Ale mały steam pack może być. I drugiego. Zróbmy to starym sposobem. Op. Drugi z dynamitem. I obydwaj można powiedzieć, że się rozerwali trochę. Ok,
Okej, no to... Damn it. That was close. Okej, udało nam się to przetrwać teraz. You better come have a look at this. I can't get the thing open. I think there's another control panel around here. We're running out of time. Where do these cables go? I'll go. Tell me what to do. No i teraz mamy kolejny punkt kontrolny. Zaczyna się czasówka. A, świetnie. Dobra, podpal. Palmy go. Tym wszystkim zajmie. Okay, i szukamy teraz tego drugiego przewodu. Musi być gdzieś tutaj. Albo tutaj na górę, jak dojdziemy teraz. Już mamy do połowy zalane. And the lower dial to 5. Okay. Are you all right? Okay. Joseph Kidman. Okej, okay, wesoła ich nicość. Spoko. Spoko, robi się coraz ciekawiej. I w sumie tu możemy się rozejrzeć teraz za wszystkimi dodatkami. Czekajcie, a jeżeli by na przykład nie, chyba nie ma tu już nic teraz. Jak, jeżeli ich nie zabiliśmy od razu, to wygląda na to, że tu nic nie ma. No. Czyli to był taki additional loot, jeżeli byśmy się pokusili, żeby tam trochę przyspieszyć sobie. Okej, okay, zobaczmy, co tu będzie w takim razie. Zbadaj, no dobra, wskoczę do szczeliny, znaczy się. Where'd they go? Jedyne miejsce, gdzie mogli się udać, to wygląda, że to jest tutaj. O. Aj, kojko. Jejku, 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 jejku. Masakra. Dobra, bierzemy teraz pochodnie i lecimy z... Nie, no zostaw mnie, puść mnie, pierdzielone paskudo. Dziękuję, dobranoc. Płoń. Płoń, płoń w ogniu piekielnym. No, brakuje nam trochę HP, więc może użyjmy sobie jednej apteczki. Co my tu dalej mamy? Tędy? No, tu raczej nie. Ale są części przynajmniej. Części zawsze się przydadzą, jeżeli chodzi o wyrabianie bełtu sobie do agonii. Joseph. Joseph, na pewno Joseph. O. Okej, okay, przejdźmy tu może dookoła. Kidman, you there? No. Gdzie jesteście, fumfele? Sebastian.
O Jezu, Fatih. Okej, podpalmy to wszystko tu, niech się... O Boże, trochę ich tu jest. No, nie no, jakim prawem mnie? Czy my jesteśmy jedyną osobą, która... chce tutaj coś zrobić? Medkit? Jeden. Głupia kobieta z sierpem. Może tak podpalmy to. Jak profilaktycznie. O. Ładnie. Ciężko. A, już wygląda na to, że możemy już tutaj się trochę uspokoić, ale zapałek dalej nic nie ma, niczego. Co, nie z klechą jakimś? No, co się dzieje? A, my go w ten sposób leczymy, on tu nie ma jakiegoś, że tak powiem, ograniczonego HP czy coś. No i dobrze, teraz tak. Jakieś złote myśli? Sebastian, maybe we can lift this enough for Kidman to go under and open it from the other side. We're counting on you. All right. Ona w szpilkach, nie? Spoko pomysł, latać w szpilkach w takim miejscu. No, Kidman. Nic się nie stało, nie zabili cię tam. No i nie mam bełtów do jego niby wybuchowych. Co przyznam, mnie bardziej niż niepokoi. Why would they catch you instead of just killing you? Maybe he didn't see me as a threat. He. O Boże, no jest ta prókwa. Another one of those doors. To była ta prókwa. Znowu. Poznałem po paznokciach. Co my tu mamy? Aha, zaproszenie na ślub. Zaproszenie na ślub, czy my je przyjmiemy? Nie, ale wiem jedno, pójdziemy na pewno zapisać sobie grę. O. Tak, zapis. Okej, w tym miejscu moi mili, dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!